Zakończyły się prace archeologiczne na fragmencie Starego Rynku. Podczas 2 tygodni wykopalisk archeolodzy znaleźli liczne pozostałości po dawnych mieszkańcach Łomży. Odsłonili także fragmenty fundamentów budynków, które kiedyś okalały plac. A w ubiegłych stuleciach łomżyński rynek pełnił zdecydowanie inną rolę niż teraz. Różnił się także wyglądem i to, co widzimy dzisiaj, nie oddaje klimatu przeszłości. Prace archeologiczne na Starym Rynku rozpoczęły się po tym, jak w czasie prac remontowych odsunięto fragment kamiennego fundamentu. Pierwsze oceny naukowców wskazywały, że budowla może pochodzić z XVI wieku. Nie był to jednak koniec odkryć. W trakcie tych 2 tygodni badań wykopaliskowych odsłonęliśmy właśnie wspomniane fundamenty kamienne. Natrafiliśmy także na konstrukcje ceglane, a jeszcze niżej na konstrukcje drewniane, które są chyba takim najciekawszym odkryciem w ciągu całych tych badań, gdyż prawdopodobnie stanowią taką najstarszą drewnianą zabudowę Starego Rynku. Odsłonięte przez archeologów fundamenty potwierdzają, że dawniej łomżyński rynek zajmował zdecydowanie mniejszy obszar niż obecnie. Ówczesna południowa pierzeja, którą w tej chwili możemy oglądać, te kamiczki, które w tej chwili tutaj stoją, zostały wybudowane po wojnie i cała pierzeja została cofnięta, w związku z tym rynek się powiększył. Natomiast wcześniej rynek był mniejszy, a właśnie pierzeja była wysunięta względem tej dzisiejszej jakieś około 4 metry. W minionych stuleciach rynek stanowił centralny punkt życia każdego miasta. Potwierdzają to znalezione wewnątrz wykopu pozostałości po dawnych łomżyniakach. Głównie były to fragmenty naczyń glinianych i naczyń szklanych, a więc pozostałości po przedmiotach, które ludzie tutaj w czasie trwania, w czasie życia używali. Archeolodzy odnaleźli także fragmenty kafli piecowych. Znaleziono także kilka metalowych przedmiotów, nie natrafiono natomiast na żadne monety. Wykop i znalezione w nim pozostałości po budynkach zostały dokładnie sfotografowane i opisane. Mniejsze obiekty również są obecnie opisywane, katalogowane i poddawane zabiegom konserwatorskim. Po zakończeniu tych prac oraz częściowym zrekonstruowaniu odnalezionych przedmiotów trafią one do Muzeum Północno-Mazowieckiego. Sam wykop zostanie natomiast zasypany. Tymczasem trwające na Starym Rynku prace przy jego przebudowie wkraczają w decydującą fazę. Pracownicy MPGKiM rozpoczęli już układanie płyt granitowych, którymi wyłożone będą pierzeje. Stary rynek w każdym mieście jest, znaczy dzisiejszy stary rynek, tak, a ówczesny rynek w każdym mieście jest takim centrum całego życia kulturalnego, handlowego, także na pewno wiele się tutaj działo i oprócz tego, że w tych budynkach mieszkano, to były zapewne prowadzone jakieś działalności, handel i wszelkiego rodzaju, ogólnie toczyło się życie, tak, więc był to taki obszar na najintensywniej wykorzystywanej przestrzeni.